Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Nier Automata u mnie na kanale. I tak, startujemy z wioski Pascala, z wioski maszyn. Robiliśmy troszeczkę nowych sidequestów, które są wyjątkowo fascynujące. Przeważnie polegają na hakowaniu czegoś, bo to jest jedyna ekskluzywna zdolność dla 9S-a oczywiście. No i teraz tutaj mam tego porąbanego robota profesorka. A jako, że zhakowałem go przypadkowo, fuck. Invest. Tak, będziemy dać mu hajs. Będziemy, ponieważ mam sporo hajsu i mogę. A super, to Copper Ore i Rusted Clamp i Broken Circuit, super. Super. Naprawdę dużo dobrych przedmiotów. A jeszcze Meteor, okej, to jest akurat całkiem spoko, to się przyda. Invest. Przepierdolmy całą naszą kasę. Ciekawe, co nasze dwa androidy robiły przez te dwa dni, prawda? Pewnie nic. Invest. Do wyczerpania kasy. Fajny quest, nie? Taki oryginalny i w ogóle. To się nazywa płacenie rachunków. O! Czy to koniec? Tak, to koniec! Dobra, to jest całkiem fajne. Gotowe! Mój największy wynalazek, zakończony. A przynajmniej tak miało być. Przepraszam, zawiodłem. Miałem stworzyć wieżę, która doprowadzi nasze rakiety prosto na Księżyc. I co prawda udało mi się stworzyć coś, co wyrzuciło rakietę w otchłań kosmosu, jednak nie dotarliśmy na Księżyc. Jednak wylądowaliśmy na Marsie. Jestem prawie kurwa pewien, że Mars jest dalej niż Księżyc. W sensie moja wiedza jest ekstremalnie podstawowa, ale jestem prawie pewien, że Mars jest dalej. To było bardzo frustrujące. Myślałem, że jestem geniuszem, jednak nigdy nie było dane spróbować mi. Jednak jak nigdy wcześniej nie potknąłem się i zaznałem smaku porażki. I to jest fajne. Co jest fajne? Nie wiem, nie historia tego pana, nie muzyczka, która jest w tle, to nie przedmioty dostaliśmy. To, że teraz w tle jest ta wyrzutnia, którą on zmontował i tą wyrzutnię widać dosłownie z każdego miejsca w grze. Nie jesteśmy w stanie do niej dojść, niestety, ale sam fakt, że wiecie, jakby nasz, nie wiem, jakiś sidequest sprawia, że w tle pojawia się obiekt i on jest widoczny w każdym miejscu w świecie gry. To jest całkiem fajne. Podoba mi się to. Ta gra zadowala mnie w takim wielkim stopniu, że kiedy widzę chociażby coś, co robi na mnie najmniejsze wrażenie, to wychwalam to kurwa pod Księżyc, bo naprawdę jakby to jest spoko. I tak, teraz mamy maskę obcego. Z jakiegoś powodu. Po. Co jest choice? A. Teraz oczywiście akurat jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma opcji zbliżenia kamery, ale zaraz dojdziemy do normalnego gameplayu. Normalnego widoku, to pokażę, jak to wygląda. Prawdopodobnie jest to nawiązanie do czegoś, czego nie rozumiem. Ewentualnie jakiś głupi śmieszek, którego nie rozumiem. W każdym razie coś, czego nie rozumiem, ale tak, to istnieje i jest jedną z nielicznych opcji zmian wyglądu w tej grze. Teraz jeszcze wyjdźmy w miejsce, gdzie cokolwiek widać, gdzie są jakiekolwiek światła. I jesteśmy. I tak, oto mamy maskę kosmity na sobie. To są chyba ci kosmici, których aby widzieliśmy martwych na statku matce zakopanym pod ziemią w Playthrough 2B. Nie jestem pewien. Tak, i teraz mamy kolejny sidequest, polegający głównie na hakowaniu, który dzieje się tutaj. To jest wejście właśnie. A,
spin me right round. O nie, o przecież się kręci dalej, super. Wiii. Tak, w niektórych lokacjach obracanie prawego analoga obraca poda. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie mam pojęcia dlaczego, to jest kolejny, nie wiem, podtytuł godny tej gry. Nir. Nie mam pojęcia dlaczego. Tak, i tutaj mamy tego ziomeczka, który jest game developerem. Hej, dobrze się bawisz? No cóż, nie nazwą tego miejsca zabawnym. Słuszna uwaga, brzmi to raczej jak park nierozrywki, prawda? Wiesz, myślałem o stworzeniu gry, tak? Gry, którą wszyscy będą mogli grać i dobrze się bawić, jeśli tylko miałbym materiały. Czy mógłbyś mi pomóc? Jasne. Świetnie, potrzebuję trójkolorowego kabla. Powiedz mi, jeśli go znajdziesz. Czemu nie możesz znaleźć go sam? Trzykolorowe kable są we wnętrzach maszyn w parku rozrywki. Raczej nie podejrzewasz, że będę atakował swoich, prawda? Wiesz, że mógłbyś po prostu podjąć decyzję i nie robić gry, no nie? Nigdy! Moje żądze kreatywności muszą zostać usatysfakcjonowane. Ach, nieważne. Maszyny, które niosą trzykolorowe kable, są dosyć agresywne, więc uważaj na siebie. I tak, jako że ten quest dosłownie ma dopis level 1, będziemy robić to kurwa z 5 albo 6 razy. Od razu, bez przerwy. I jakby i ponownie, to jest taki zjebany game design. Dosłownie w tej lokacji, do której zjeżdżamy windą, jest tylko ten jeden NPC z tym jednym questem, nie ma tam nic innego. Więc to nie tak, że kiedyś będziemy mogli przejść przez tę lokację i po drodze oddać tego questa. Nie, musimy jechać tą długą windą, tym długim loadingiem, zakamuflowanym windzie, tylko po to, żeby oddać kurwa zadanie. Kto projektował tą grę? Zresztą ja pierdolę, to jest jakby... Gram w gry od bardzo, bardzo, bardzo dawna i widziałem różne game designy, widziałem przestarzałe game designy, widziałem współczesne game designy, widziałem mnóstwo różnych gier, różnej jakości, niektóre były lepsze, niektóre były gorsze, inne miały potencjał, ale na przykład bugi je ograniczały, w innych było widać niedorobienie, w innych było widać to, że produkcja była przyspieszona, w innych było widać, że budżet w pewnym momencie się skończył, widać było niektóre rzeczy jak na dłoni. A tutaj są w sposób spierdolone decyzje, bo każda z tych decyzji widać, że są podjęte celowo. To nie tak, że ktoś, nie wiem, ktoś niespecjalnie właśnie, nie wiem, to był błąd, to był zły zamysł czy coś takiego. Nie, ktoś celowo podjął tego typu decyzje. Wszystko mnie nagle kurwa atakuje, cudownie. Das zabije kurwa wszystkich. Ktoś celowo podjął tego typu decyzje. Ktoś celowo zaprogramował 5 questów u tego samego NPC-a w tej samej lokacji za tą samą idiotyczną windą. Pamiętacie, jak ludzie śmiali się i nie wiem, memowali z wind w Mass Effect'cie, które wczytywały całe wielkie kurwa lokacje? I nie wiem, dziesiątkami NPC-ów, z którymi można było pogadać, wziąć questy z sklepami, zakupami i tak dalej. Nier Automata wstawia was w windę tylko po to, byście wzięli questa od gościa, który nawet nie ma swojego głosu, tylko czytamy jego kurwa teksty. Tu nie ma animacji rozmowy, tu nie ma animacji twarzy. Tu po prostu, nie wiem, stajemy koło niego i wyświetlamy chmurki z tekstem w dwuwymiarowej przestrzeni. To jest takie kurwa głupie. Teraz jakby, nie zrozumcie mnie źle. Naprawdę nie lubię tej gry, naprawdę jej nie lubię, ale jakby narzekanie na nią nie sprawia mi przyjemności, absolutnie. To jest tak, że pewnego dnia poszedłem do sklepu z grami i zobaczyłem Nier Automata na półce i powiedziałem: ta gra to będzie gówno, muszę w to zagrać i nie wiem, poświęcić moje życie na disowanie tej gry. Nie! Kupiłem ją, bo liczyłem na faktycznie zajebistą, dobrą grę, taką jaką wszyscy opisują. I to nawet nie jest jak z Wiedźminem 3, na którego też często narzekam, ponieważ uważam Wiedźmina 3 za dobrą grę. Uważam Wiedźmina 3 za naprawdę dobrą grę, nie za tak dobrą grę, jak wszyscy mówią, że jest. Uważam, że ta gra ma wady, w przeciwieństwie do niektórych, którzy mówią, że jest kurwa idealny. Uważam, że ma znaczące wady, ale w dalszym ciągu widać w tej grze ilość
myśli, ilość serca włożoną w tę grę, w szczegóły, w opracowanie świata, w to, by każdy NPC miał jakiś swój charakterystyczny myk, o to, by każda wioska miała swój charakterystyczny myk, o to, by miasto Nowigradu było wielkie i wspaniałe i robiło wrażenie. Widać to. Nie odpowiada mi klimat tej gry, nie odpowiada mi poczucie humoru tej gry, ale to jest nie moja osobista rzecz i po prostu bardzo często dziwi mnie, że nikt inny nie ma takiego podejścia jak ja i to poczucie humoru, którym operuje Wiedźmin i jak często nim operuje, że nie jest dla niego to męczące, dla mnie jest. Albo klimat, albo to, jakie nie ma, właśnie na siłę stara się mieć ciężki klimat ta gra. To jest też dla mnie męczące i twierdzę, że ta gra byłaby o wiele lepsza, gdyby była mniej Wiedźminem, a bardziej dobrą historią po prostu. Ale to są moje osobiste odczucia. A tutaj mamy ewidentnie spierdolone mechaniki growe. Ktoś celowo, ale bez żadnego pomyślunku wymyślił to wszystko. To jest dziwne. I tak. Tak, mamy generalnie grę, mamy shooter, mamy grę, która jest trochę zbugowana. Tak samo jak Automata. I tak, gościu prosił, żeśmy ją przetestowali. Tak, gra oczywiście jest oparta na hakowaniu. I tak, myk polega na tym, żeby nie grać w grę, nie przejść gry, nie przegrać gry, tylko jakby zbugować ją. Jap, i kolejne kable. Tym razem w fabryce. Świetnie, prawda? Świetnie, świetny quest. Taki wciągający i w ogóle. Tak, i oczywiście zaraz znajdzie się pewnie jakaś osoba, która powie mi, jaką ten quest ma głębię, ponieważ tak naprawdę przedstawia on chęci robienia gry przez Yokotaro, który nie może się w żaden sposób, dogadać z twórcami gier i z game developerami. Każdy ma inną wizję i on cierpi i to jest quest reprezentujący jego czy coś takiego, ale mam to w dupie, to gówniany quest po prostu. I zgadnijcie co, biegniemy do fabryki. Bieganie. To jest to. To jest to. No zobaczmy, co mamy u robota, który ma nawet czasami przydatne rzeczy na sprzedaż. Nie, w dalszym ciągu to samo, co już pokupowałem. No, te wszystkie maszyny, które wymordowałem, już się odrodziły. Ponieważ konsekwencja. Tak, to jest w ogóle bardzo zabawne. Nie wiem, czy o tym mówiłem podczas przejścia 2B. Jeśli zaczniecie wybijać te dobre maszyny, to one odrodzą się prawie że błyskawicznie i generalnie jedyny sposób, żeby miał to jakieś, nie wiem, to wybijanie maszyn jakikolwiek wpływ na cokolwiek, to wybić je absolutnie wszystkie. Wtedy dostajecie, w cudzysłowie, śmieszkowe zakończenie. Widziałem coś dziwnego przed chwilą na ekranie. To było przerażające. Tak, wtedy dostajecie jakieś zakończenie o tym, jak się zbuntowaliśmy i wybiliśmy pozytywne maszyny, przyjazne maszyny. Ja. Minąłem wyjście, prawda? Ciekawe, czy pojawi się ponownie quest z eskortą. Nie wiem, wykonałem go jako 2B, tak więc być może jako 9S go nie ma. To był kurwa plot twist. I to jest ponownie do kitu, ponieważ nim... Questa z eskortą nie można przejść na łatwiźnie, nawet dzięki wszechpotężnemu wszechhakowaniu 9S-a. W dalszym ciągu ten quest to wrzut na dupie, ponieważ nie wiem, parada, nie wiem, robotów nie zatrzymuje się, nieważne co. A
No i generalnie jest oczywiście mnóstwo przeciwników. O mój Boże, co się kurwa dzieje? Gdzie ja idę? Co się dzieje? Dobra, tędy. Do ojca Servo. Przy okazji już biegniemy przez tą lokację, to haczymy od niego, prawda? Wypadałoby dokończyć tego questa. Nie pamiętam, jaką teraz będzie miał formę. O, to... A, tak, to już ostatnie chyba. Tak, to już ostatnia. Ostatnia walka. A raczej przedostatnia, bo ostatnia walka ma dwie rundy. Tak, osiągnął kuźwa zen najwidoczniej. I ta walka to jest kuźwa wrzut na dupie, ponieważ ojciec Servo ma bardzo leniwe ruchy. Bardzo wolne ruchy, ale ma tak dużo życia. Ma przerażająco dużo zdrowia wręcz. Tak, no i mam taki impasik. Próbuj dalej. Lubię to, że ten quest jest jakby dostępny prawie że od początku gry, ale z jakiegoś powodu to jest quest na 60 poziom. To jest kolejne, okej, jakby w sensie rozumiem quest, który wiecie jakby jest z wami od początku do końca gry czy coś takiego, ale jakby tutaj jest to dziwne po prostu. Sztuki walki, nie? Sztuki walki. A, to ty do niej strzelasz. Ja mogę niszczyć ściany, ale wy nie możecie. Super, nie? No i teraz już tradycyjnie. Sztuki walki. O, dobra, nie jestem pewien, czy w sumie jesteśmy w stanie zajmować się tym zdrowiem tradycyjnymi metodami. Nie jestem pewien. Ho, lepiej, żeby mi wyszło to hakowanie, ponieważ za chwilę na S dostanie pionką w mordę. Dobra, wyszło mi. To musi być koniec. Tak, teraz walczymy na śmierć i życie. O, i tak, to jest drugi pasek zdrowia. Są jakby fuck you graczu, ponieważ, nie wiem, ponieważ powody. Father Servo życzy sobie śmierci na polu bitwy. To jest na dachu bitwy. W sensie jakby nawalając, sparingując się z jakimś dzieciakiem, który hakuje go bez przerwy. Zaprawdę śmierć godna wojownika. Dobrze, nie wiem, po pierwszej rundzie jego poziom nie podbił na przykład do setki czy coś takiego. Nie, ściany znikają, nie!
naprawdę ta epicka muzyka to jakby troszeczkę nie ten... Nie pasuje do tego, co robimy. W ogóle, by the way, stwierdzam ściemę. Podczas pakowania powinny lecieć wersje oldschoolowe tych jakby, tych muzyczek, prawda? Zawsze się zmienia, to tam, nie wiem, 16-bitowe wersje. Ale ta muzyka nie. Ta muzyka jest dalej epicką, kuralną muzyką. Ponownie, czy dam może radę zniszczyć go normalnie? Tak, jakby ojciec Servo w tej formie po każdym ataku musi przyjąć pozę karateki. Z jakiegoś powodu. Walka. Chyba po prostu go zhakuję. Tak będzie szybciej. Okej. Faktycznie było szybciej. Dobrze, teraz możemy spocząć w spokoju. Odnalazłem przeciwnika wystarczającego, by przeciwstawić się mnie. Oto twoja nagroda. Dzięki. He? I to już, to... About goddamn time. If I ever see that bossy robo-monk again, it'll be too soon, let me tell you. I suppose. Stupid machine. All he cared about was getting stronger until we finally scrapped him. But now we don't have to see him ever again. What a relief. Indeed. Okej, to był dialog. Co ja miałem robić, bo zapomniałem? Aha, mam iść do zjebanej fabryki znowu, super. Jesteście zachwyceni wątkiem ojca Servo? Spokojnie, ja też. Budynku, doczyta się, dziękuję. I ponownie, to nie byłoby aż takim problemem, w dalszym ciągu był to chujowy game design, ale jakby nie byłoby to aż takim problemem, gdyby na przykład gra od początku w tym playthrough pozwoliła nam korzystać ze systemu transportu. Wiecie, z access pointów, nie? Bo ta gra ma taką mechanikę, ale jakoś tak niechętnie z niej korzysta. Chyba w trzecim playthrough będziemy mogli od początku tego używać. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. Znaczy, ja by ogólnie tak... Trzecie playthrough nie resetujesz rozgrywki. Nie zaczynamy jako tajemnicza trzecia postać od początku. Nie widzimy znowu tych samych wydarzeń. Tylko... tylko lecimy jakby dalej z historią, tam gdzie przerwał się wątek to be. I teraz, o ile się nie mylę, kabel jest na samiutkim końcu fabryki. Świetnie, prawda? I to jest doświadczenie Nier Automata. Ponownie. Mógłbym bez problemu to wycinać, zaoszczędzam tego chodzenia, oczywiście, ale jakby... Potem ktoś by mi zarzucił w komentarzach, jako że moja opinia o tej grze śmie być inna niż opinia wszystkich innych, że przesadzam, że w tej grze nie masz tyle chodzenia, że to ja robię z igły widły. Ale nie, proszę, macie zapis. Doświadczenie zwane jako Nier Automata. Opuściłem pierdolnik, dziękuję. Wracanie do tych samych lokacji. Przechodzenie całej tej lokacji, gra odblokowująca teleport gdzieś w 3/4 swojego czasu trwania. O, dobra. Okej, na szczęście nie musimy iść aż tak daleko. Wracamy do parku rozrywki.
ponownie. Trzecie playthrough jest o wiele bardziej ułożone. Wydaje mi się, że jest tam nawet mniej chodzenia do tych samych lokacji. W sensie i tak wszystko oczywiście działa się, nie wiem, w tym samym, nie wiem, świadku, powiedzmy, w którym, nie wiem, pracujemy od początku tej gry, ale jakby wydaje mi się, że jest wszystko lepiej ułożone. O mój Boże, nad tym płotem też jest niewidzialna ściana. O mój Boże, tak raz taki syf po prostu. Doskoczę tych torów? Nie, tutaj też jest niewidzialna ściana. Pewnego dnia Yokotaro obudził się, podrapał się po swojej masce i stwierdził: mam zajebisty pomysł, zrobię grę z otwartym światem, ale nie. A potem poszedł z tym do Platinum Games i oni powiedzieli: zajebisty pomysł, otwarty świat, ale nie. Otwarty świat tam, gdzie nam pasuje. No widzicie, widać tą platformę, nie wiem, tą wyrzutnię kosmiczną tego profesorka. To całkiem zabawne. Naprawdę mogliby dodać jakiekolwiek dialogi między 9S-em albo 2B podczas tego całego podróżowania. Nie wiem, wewnętrzne monologi, dialogi z podami, dialogi, nie wiem, monologi, nie wiem, wewnętrzne myśli, cokolwiek. Byleby, nie wiem, spożytkować w jakikolwiek sposób ten czas. To jest dokładnie ten sam myk, ten sam problem, który mam z Shadow of the Colossus. W sensie gra jest wypełniona tą jebaną pustką, przez którą przechodzimy 2500 milionów razy, ponieważ gra nie może się zdecydować na jakiś, nie wiem, jakąś formę szybkiej podróży. W tym wypadku jakby nawet kuźwa Nier jest jeszcze troszeczkę gorszy, ponieważ jakby Shadow of the Colossus jest konsekwentny w swoim braku szybkiej podróży i w byciu pierdolonym gównem do samego końca, podczas kiedy Nier w pewnym momencie stwierdza, że chce mieć szybką podróż, ale tylko trochę. Tak więc jakby, nie wiem, przynajmniej w jednym przypadku twórcy byli konsekwentni. Nie, żeby było tutaj dobre rozwiązanie. Nie wiem, dobrym rozwiązaniem jest projektowanie rozgrywki tak, żeby gracz nie musiał przechodzić pustych kilometrów bez absolutnie żadnego celu, który już 200 razy pokonał. To jest dobre rozwiązanie. Ale ani Shadow of the Colossus, ani Nier Automata nie biorą tego rozwiązania pod uwagę. Ale ponownie mamy czas tej gry, mamy procenty tej gry, bo myślę, może nie jest to 50%, ale nie wiem, 40% tej gry to jakby, nie wiem, chodzenie po tych samych lokacjach. I tak samo jest w Shadow of the Colossus. Te same puste lokacje w ciszy, gdzie ludzie odnajdują jakiś bezsensowny, nie wiem, jakąś bezsensowną filozofię, jaką to opuszczeni są nasi bohaterowie i jak pokazuje to zniszczenie świata i tak dalej, ale to filozofia nigdy nie powinna wchodzić, nie wiem, w drogę dobrej zabawie. Gry to ma być zabawa, gry mają dawać radość. A to nie daje radości w żadnej formie. Nawet w wizualnej formie, bo ten świat nie jest na tyle ładny, żeby go obserwować. Nie wiem, mogę się jarać podczas chodzenia, nie wiem, w właśnie Wiedźminie 3, albo nie wiem, w co nowszych częściach Assassin's Creed, albo w, mój Boże, w Horizon Zero Dawn. Te gry mają niesamowite światy, fajnie się po nich chodzi, bo są bardzo ładnie wykonane. A tutaj, no cóż, tak, czterokolorowy kabel. Presto, gotowa gra, jeszcze trudniejsza. Proszę, zbaguj moją grę. Jestem bardzo dobry w bagowaniu gier. Bagowanie tych gier polega na tym, że musimy wbijać w tą ścianę, tak jakby co. A więc, macajmy. We'll be right back.
Bagu, gdzie jesteś? Wow, tak. Przeszedłem tą grę, więc źle. Muszę ją zbagować, to będzie spoko. Halo? Może mam przegrać? Nie? O mój Boże. Totalnie nie pamiętam, gdzie był obszar bagowania tej gry. O, jest, dobra, udało się. Nie wiem, co zrobiłem inaczej niż wcześniej. Tak, pięciokolorowy. Teraz czas na pustynię. Super, nie? Nasza ulubiona pierdolona winda, kręcenie podem, to jedyna forma rozrywki, jaką mam. Została mi właśnie odebrana. Halo, o, dziękuję, odzyskałem możliwość kręcenia podem. Teraz w drugą stronę, patrzcie, jaka różnorodność rozrywki. Większa niż w automacie. Dobra. I bieguniamy. Oh yeah, bieganie. Może nawet złapiemy jakieś zwierzę do jechania na tą pustynię. To będzie różnorodność dopiero, nie? To jest to. O, jest i łoś, super. O, wstawaj, zwierzę. Nie, nie chcę jeździć na tubi, chcę jeździć na łosiu, dobra, okej. I tu ptamy. Na pustynię. Oh yeah. Tubi biegnie za nami? Ja biegnie z buta. A jest nas dobry towarzysz, nie? Jedziemy sobie na zwierzęciu, a dziewczyna biegnie z buta za nami. Prawdziwy gentleman. Prawdziwy gentleman. Witaj pustynio. Nie byłem tutaj od jakiegoś odcinka, więc naprawdę stęskniłem się. Tak, przyklatkuj sobie ładnie gro. Muzyki nie dostanę. Właśnie widzieliśmy, nie wiem, z nieba wstąpienie tej maszyny. W sensie gra musiałem zespawnić po prostu. Zacznę też machać mieczem, może to będzie minimalnie szybciej. Thank you.
No to ta z niebo wstąpiona maszyna pewnie będzie miała kabelek, co? A, albo i nie. O proszę, nawet nie zauważyłem, że się dropnął. Super, nie? Nieco hajs, to może coś jest w podziemiach. Jakaś, nie wiem, skrzynia albo... Nie ma podziemi, prawda? Byłem prawie pewien, że ten budynek ma podziemia, ale co mi tam? No nic. Gdzie jest mój łoś? Tu jesteś. Spokojnie, łosiu, zabiorę cię z tego... nie wiem, wrogiego środowiska. Dobrze wiem, że łosie to nie są pustynne stworzenia. Nie mogę go tutaj zostawić. On należy do zielonych lasów pośrodku miasta. Tam są jego przyjaciele, też łosie. O, to kolejny łoś. Ta maszyna wygląda, jakby na coś czekała. Mamy odcinek sidequestowy, ponieważ dosłownie nawet nie tykniemy w tym odcinku głównego questa. Tylko zawartość poboczna. Polegająca głównie na chodzeniu. I w dół. Ponownie, naprawdę, wiem, że na usta pewnie ciśnie się argument na zasadzie: ej, Drake, przecież wiesz, że w końcu szybka podróż się odblokuje. Czemu nie poczekasz do szybkiej podróży i nie zrobisz tego questa? A moje pytanie brzmi, kto jest jednocześnie odpowiedzią, to czemu twórcy tej gry nie poczekali z tymi sidequestami do momentu, aż sami odblokują szybką podróż, tak by była dostępna? Czemu? Jeśli ja dostaję sidequesta w jakimś momencie, to jakby na moje... Jest on na mój poziom oczywiście. Na poziom postaci, którą aktualnie gram, to jest to na moje znak od twórców, że ich życzeniem, ich zamysłem jest, bym zrobił tego questa w tym właśnie momencie. Nie za 10 godzin gry, kiedy odblokuje mi się jakiś malutki feature czy coś takiego. Tym razem nie kręciłem podem, tylko 9S-em. On też się zapewne kręci. I to chyba ostatni raz? Ewentualnie przedostatni, nie jestem pewien. Jap, i ponownie gramy w grę i ponownie... Nie mamy wygrać, mamy ją zbugować. O, proszę bardzo. A, to ostatni dziwny kabel? Tak, wyczerpały mi się pomysły. Nawet nie wiesz, jak trudno jest być takim kreatywnym geniuszem. Dlatego postanowiłem zrezygnować z produkcji gier, kiedy jestem na szczycie. Dziękuję za wsparcie. Tak, to koniec na szczęście. Coś jeszcze? Okej. Okay. A nie? To coś się jeszcze wydarzy? Ponieważ mamy updated, a nie completed. Prawda? Czekajcie. A nie, to okej, okay, completed najwidoczniej, po prostu nie, nie zwróciłem uwagi. Yep. Dobra. Okej. Okay. To skończone. Dobra, to myślę, że dobujamy się jeszcze do obozu ruchu oporu wspólnie.
tam zapiszę i skończę, ponieważ między odcinkami pewnie zerknę, czy mogę coś tam ulepszyć, zekwać lepsze rzeczy, może połączyć jakieś chipy, czy coś takiego. Niekoniecznie chcę to robić na ekranie, bo i tak tracimy dość czasu w tej grze na różne pierdoły. Tak więc, no... Wiem, że prawdopodobnie patrzenie na przesuwające się menusy jest rozkoszą w przeciwieństwie do tego, co nie wiem, w stosunku do tego, co robiliśmy na przykład w tym odcinku, ale... No cóż, wybaczcie, tego typu przyjemność tylko dla mnie. Wam zostaje patrzenie, jak chodzę. Coś jeszcze jest jakieś, nie wiem, coś, jakby dużo dziwnie markerów na tej mapie. A, kurwa, znowu to dziecko zamknęło się, kurwa. Ja pierdolę po prostu. Dobra, idziemy jeszcze uwolnić dzieciaka z szafy. Człowiek ma plany i plany mu nie wychodzą. Jak coś, to po prostu zrobię cięcie w kolejnym odcinku, wtedy sobie tam poulepszam Ninesa. Nie żeby Ninesa dało się w jakikolwiek sposób poprawić. Jest tak z nim zbagowany i niedojebany, że nie, żaden upgrade, żadna broń nie uczynią go lepszym, ale no... więc tak... Pójdziemy, to chyba jest ostatnia już wersja też tego, nie wiem, zamkniętego dzieciaka. I jakby ponownie, czemu te side questy polegają na tym samym? Czemu musiałem biegać za trzema kablami i robić dokładnie to samo trzy razy? W sensie, wiecie, normalnie ludzie czepiają się gier, kiedy inne questy mają podobne mechaniki, wiecie, na zasadzie jakby, hej, często musimy kogoś eskortować, albo często musimy coś wykradać, albo gdzieś się przekraść, albo zabić konkretną jednostkę, ale jakby deweloperzy w tych grach przynajmniej starają się zachować jakąś różnorodność, zawsze jest ku temu inny powód, zawsze to jest inna lokacja, zawsze to inna osoba do prowadzenia w innym środowisku. Ale tutaj nie, typowo wracamy bezpośrednio do tych samych lokacji, tych samych miejsc i robimy dokładnie to samo, bez żadnego wyjaśnienia. Tak, nie uwierzysz, znowu się zamknął. O mój Boże, tak, dziewczyna, nie, nie podobała się dziewczynie. O, co dziewczyna, no, dobra, cokolwiek. To ci się spodoba. Nie powinien być zbyt dumny z tego, co robisz. Poza tym myślałem, że masz dziewczynę. Może powiem ci wszystko, jak otworzysz zamek. To jest takie głupie. Wygrałeś. Nawet nie wiesz, ile kłopotów wszystkim narobiłeś. Dobra, dzieciaku, gadaj, o co chodzi. Starałem się, okej? Okay? Poszedłem pogadać ze wszystkimi. Nawet zobaczyłem tą dziewczynę, która mi się podoba i było całkiem zabawnie. Ale w dalszym ciągu twierdzam, że że ciężko rozmawiać się z ludźmi. Musisz czytać pomiędzy liniami i tak dalej. A więc zdecydowałem się zostać w środku, bo tak jest łatwiej. I teraz mam marzenie, chcę zostać najlepszym piwniczniakiem, jaki tylko istnieje. W końcu stworzę zamek, którego nie złamię jeszcze za bajillion, quintillionów lat. Czy ty w ogóle słuchasz, chłopcze? Teraz masz cel, to cudowne. To wszystko dzięki tobie. Nie, proszę, nie mówcie tak. Czemu mam wrażenie, że wróciliśmy do początku? Jap, i tak. Robo dzieciak postanowił nim pójść tą samą ścieżką życia, którą ja, i zamknąć się w pokoju i z niego nie wychodzić. Jakby szanuję to nawet trochę. Ale jednocześnie postanawiał, nie wiem, montować super zamki, żeby NS je łamał, bo najwidoczniej torturowanie tego małego gnojka sprawia temu gnojkowi radość. To też szanuję. Torturowanie NS-a to zabawa. Dobra, jednak wracamy w tym odcinku do obozu. Dostanę jakąś muzykę? O, dziękuję. Czy teraz już przypadkiem... Tak, to już skończone. Żeby nie było, jakby jesteśmy na początku praktycznie i skończyliśmy jakby większość questów ekskluzywnych dla NS-a. W sensie, dosłownie pamiętam jeszcze zakończenie właśnie questa z wędrującą parką. Jest jeszcze jeden quest w wiosce robotów.
I to wszystko, co pamiętam. W sensie, oczywiście, że eskortę, to jest też quest dla 2B, więc tego aby nie liczę. I to chyba wszystko. A nie, dobra, będzie jeszcze jeden związany z Emilem. Dobra, dobra, dobra. To wszystko, dosłownie to wszystko. Tak mi się już nie wydaje. Tubi, czemu jęczysz za moimi plecami? Dobra, i dotarliśmy. Dobra, tak więc tutaj sobie zakończymy. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.